Hej, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Zobaczmy. Przed tobą oddech dla bezcelowości. Przed tobą kłamca. Czyli ten Feros, tak jak myślę, jest do niczego i nawet go lepiej nie ruszać. Tak tłumaczę sobie tą wiadomość. Okej. Okay. Szkoda, że nie ma animacji dekapitulacji przeciwników. To byłoby śmieszne. Ale pewnie są animacje dekapitulacji mnie, nie? Tutaj trzeba bawić się w skoki. Nie ma. Wielki topór czarnego rycerza. Potężna broń. W jedynce. Kadzidło prostaka. Tutaj. Raczej niczego nie ominąłem. Piękna kulacz. Pęknięta kula czerwonego oka i pochodnia. Tutaj! O! Tam jest koleś. Niezła robota, dzięki! I co dalej? Aha. Niezła robota. Walka dystansowa. I chyba muszę na to spaść. Tak. To było bliskie! Nie poddawaj się szkielecie. Tak, to znany tekst. Złoty sygnet z chciwego tego. Dobra, ocenię ci to, bo ładne, bo fajne. I na rzeczy. O, tutaj jestem zaraz obok tego. No to wycieczka świetna, było fajnie. Szlak by to trafił. Zwiększa szansę na zostawienie przedmiotu przez wroga lub duszę. Nie, zostaniemy przy duszach. Chyba lepszy handel duszami jest niż tymi. No chyba, że będę chciał walczyć ze z bestiami takimi, co to dają pełno tych kamieni życia i tak dalej. No, wiedziałem, że jak zaatakuje go ten... Ja to mam, kurde, szczęście. Czyli tak czy siak, muszę walczyć z tymi żółwiami tutaj w tym tunelu. No kurde, nie zdążyłem. Rękawice pancernych. Hmm.
No kurde, czemu nie możesz się szybciej turlać, palancie? Martwyś, martwyś. Dobrze, że zapamiętałem, że ta gilotyna się upuszcza. Ciekawe, czy ona w ogóle by mu coś zrobiła. Fajerwerki. Tam jest zejście. I tu jest drabina. Miło. I żółw kolejny. Miło. Po raz kolejny. Puszcza to. Ale jest drabina. Jak miło. Jej! Rozpacz. Miło. Bardzo ktoś motywów bardzo pozytywnie podchodzi do tych wszystkich akcji. Co to jest? Zgasiłem! Jestem w głowie czegoś. Bo to tak wygląda jak głowa. Więc... zakładajmy, że to jest głowa. Dobra, podróż do Midjuli i oczywiście sobie muszę hajsnąć level. Bo co by było, to gdyby nie byłoby. Tak, tak, tak. Terefere, moja droga, gdzie jesteś? Tu jesteś. Nosisz klątwę. Polskie tłumaczenie, Mistrzostwo Świata. 10 na 10. Dobra, to... albo co? Nie, najpierw to. Najważniejsze, żeby jak najwięcej zadawać obrażeń. I mam 4668. Wzmocnij. Mogę wzmocnić tarczę, ale wszystko o 1,5, o 1,2 wchodzi. Mogę maskę ulepszyć. Bo mam jeden migoczący ten. Maska kary. Raczej nie zmienia wagi, ale zwiększa obronę, więc przede wszystkim. A ja raczej ją jeszcze przez dłuższy czas będę nosił, więc warto byłoby sobie jeszcze ulepszyć. Dobra. Teraz już potrzebuję dwa migoczące tytany. Duże odłamki tytanów też. Nadal nie sprzedajesz, kobieto! Nie, nie mam interesu. Nie jestem zainteresowany tym, że tego nie masz. Podróżuj. Tyryfyrym. Bożek Eigila. Kukła człowieczeństwa. Mugia. Kemy. Ale dobra, najpierw widzimy. Jasny gwint, ktoś specjalnie wlazł na ten. Pewnie zginął. Tylko po to, żeby się kurde pochwali, żeby zostawić wiadomość. Pełno kolcy. Piorunujący krótki łuk. Piorunujący. Aha, tam jeszcze we w tym pewnie wyłączyłem też ogień i tam przy tym jednym ciele też były te.
Mów. Yes! To było dobre. I spojrzał na to i powiedział, że to było dobre. I lawa. I lawa, schody. Chmura. Aha. Czyli boss. Standardzik. Saria. A, matko jedyna. Chciałem przyzwać kogo. Chciałem zobaczyć, kto tu jest, ale widzę, że sami bracia ten. Bracia słoneczni. Więc... Palmy słońce! Dobra. Kłony, nie kłony. Idziemy. Cokolwiek to jest. Cutscenka. Miło? I to jest mój boss, tak? Okej! umrę. Pełno dziur. I gonna die here. Może poczekaj, aż ogień zniknie. Wow, dobra, było źle. A ja tu jestem hostem, więc ja muszę się bronić najbardziej. Dobra, nie ma sensu go naznaczać, to już widzę. Najlepiej jest czekać na jego błąd. Typu nastawienie sobie swojej ręki. Albo zrobienie czegoś takiego. Co za głąb? Serio? No i proszę. Wyskoczyła do tego, dobrze. Niech i będzie. Dobra. To mamy kolejnego tego. W sumie... Już zrobię taką małą tradycję z tym czytaniem tych dusz, więc czemu by nie przeczytać kolejnej? Zezol. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Dobra. Ma inny kolorek. Dusza starego żelaznego króla. Dusza żelaznego starego żelaznego króla, który poległ w płomieniach pochłaniających jego zamek. Ciało żelaznego króla zostało zwęglone, a jego dusza posiadły czające się w podziemiach kreatury. Ty, ale w sumie to ma sens teraz, tak jak się tak zastanawiam nad tym. W sumie nie, to nie ma sensu tak naprawdę. Spójrzcie na ten teren. Pełno lawy. Jakieś te powybijane. Tutaj wulkan. Ten.
A jak dobrze pamiętacie, byliśmy, kurde, we w tym, w całej tej wieży żniw. Strażnicy żniw. O! Strażnicy żniw. I jechaliśmy do góry. Czy chcesz mi powiedzieć, że świątynia żniw, która była pełna trującego gazu, była usadzona pod wulkanem? Czy jakoś tak? Albo inaczej? Albo nawet nie wiadomo jak? Fajny Bożek? Czyli z tych oczu tam widziałem, patrzyłem. No dobra. Stwierdzam, że nie wiem i o co tu biega. Dobra, tu skrzynka jest ok, bo nie widać zębów. Ale może być pułapką, więc wiadomo. Delikatny kościany pieł. Powilepszenie mojej tego. Uwaga na głowę i szczęście. Pierwsze ognisko rozpalone. Pierwsze ognisko zostało ponownie rozpalone. A to co to jest? Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Nadchodzą intruzi na spotkaniu ten. Wymaga klucz. Czekaj. Gdzie ja jestem? Dobrze. Wpakowałem się tam, gdzie nie powinienem. Ten... O, to są DLC. Oj, to chyba wlazłem nie w to, co trzeba. Jeszcze nie czas na to. DLC są trudne do przejścia. Dlatego jest lepiej je przechodzić pod koniec gry, albo już po tym, jak się pokona ostatniego bossa, więc ja stąd zmykam. Dobra, wróć do tego. Czyli teoretycznie, nie pamiętam teraz, którędy się szło tam. Ale dobra. Wychodzi na to, żeśmy pokonali kolejnego wielkiego ducha. Raczej wielkiego... No. Aha. No dzięki. Dobra, Livil. Moja droga pani, prosiłbym. Trzydziesty pięć siły. Dobrze. You've been long away. Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. O, proszę! Świetnie, genialnie, cudnie! Duży odłamek, yes, yes, yes! No to teraz trzeba będzie się jeszcze poświęcić pomocy innym graczom, żeby zdobyć trochę sobie dusz i pokupować te duże odłamki, żeby zmodyfikować sobie sprzęcior! Teraz tak widzę. No ale cóż, to ja się będę widział z wami w kolejnym odcinku, bo to już pora. Pokonaliśmy drugiego wielkiego bossa. A w sumie jeszcze zerkniemy w jedno miejsce. Taką mam. Tak mi teraz przeszło przez myśl. No patrzcie, kogo spotykam, mojego kolegę. Ale no dobra, najpierw pogadamy z tym tu fajansem. Tak, potrzebuję. Co tu masz właściwie teraz? W sumie nic. A nie, masz! Zbroja demona kuźni. No, no. Ceny walisz jak z kosmosu? Ciężkie to pewnie jak... O, jak diabli. Ba,
że aż rzeknę. Mogę sobie kupić cały ten zestaw, jak sobie pouzbieram duszę, no ale... No cóż, se pójdę tędy, bye bye. Dobra. To w sumie musiałbym się teraz grzecznie z wami pożegnać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z The Dark Souls 2. Ja się widzę z wami właśnie wtedy. Na razie i cześć.